Nazywam się Tomasz Swoboda, pełnię funkcję prodziekana do spraw nauki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. U nas to mniej więcej w latach 90. to hasło po nowoczesności, czy też postmodernizmu zaczęło robić karierę. Dzisiejszy wykład to będzie próba postawienia tezy, może jej udowodnienia nawet, że nigdy nie będziemy antynowocześni. My, to znaczy polskie społeczeństwo, albo w trochę węższy sposób polscy pisarze. I to jest nawiązanie do książki Antoine'a Compagnona pod tytułem Les Antimodernes, czyli właśnie antynowocześni, książka z 2005 roku, która omawia pewien istotny moim zdaniem nurt w humanistyce, ale i w życiu społecznym i w mentalności zbiorowej w nowoczesnej Europie. Właściwie książka nie opowiada tylko i wyłącznie o literaturze, ale właśnie o czymś takim jak mentalność zbiorowa. Centralne miejsce w dzisiejszym wykładzie zajmować będzie temat, czym w ogóle jest nowoczesność i jak ją rozumieć.